Podsumowując sezon, jesteśmy zadowoleni. Na pewno się jeszcze spotkamy na jakimś spotkaniu, będziemy rozmawiać na temat przyszłego sezonu. Cieszą ostatnie 3 zwycięstwa, bo graliśmy z zespołami niby z dołu, natomiast one walczą o utrzymanie, a tacy przeciwnicy są zawsze niewygodni. Oni grali o życie. Dzisiaj Radymno, jakby ugrało seta więcej, to przeskakują Oleszyce i praktycznie już mają baraże, a nie spadek, więc bardzo ważny mecz był dla nich. A cieszy nas to zwycięstwo, bo był taki przypadek, 2 sezony do tyłu, że Radymno nas nie wpuściło do trzeciej ligi, nas ogrywając, więc teraz tak troszkę się odwdzięczyliśmy. Cienką na torcie by była jeszcze to ta gra w play-offach, nie tak, udało się? Tak, 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 dokładnie tak. Jak widać byli poza naszym zasięgiem, w sumie powinno gdzieś 6-7 punktów braknie do tej czwórki, tak na koniec ligi wyjdziemy. Czyli jesteście generalnie zadowoleni z tego? Jesteśmy, ale mamy lekki niedosyt. No szkoda, że nas spotka kontuzja Piotrka Sudoła, ale spróbujemy powalczyć w przyszłym sezonie. Czyli w przyszłym sezonie jesteśmy, kibice mogą być spokojni, na pewno będzie. Bardzo bym chciał, żeby tak było i myślę, że tak będzie. Natomiast musimy się spotkać wszyscy. No wiadomo, no, każdy ma jakieś tam swoje sprawy zawodowe, studia i tak dalej, ale w tym sezonie się udało zebrać ekipę. Myślę, że na przyszły sezon też coś bierzemy fajnego. Ja zostaję w Tarnobrzegu, tu mieszkamy z żoną, więc nie ma problemu. Najgorsze jest to, że nie mamy tak naprawdę na Rybku, a konsekwencją jest to, że nie szkolimy, no bo nie mamy kiedy tak naprawdę. Spotykamy się 2 razy w tygodniu, gramy swoimi chłopakami, nie chcemy nikogo z zewnątrz i będziemy tam, gdzie nas sportowo stać, na tych chłopaków tutaj. Przede wszystkim był bardzo długi, dużo meczy, dużo wyjazdów, przede wszystkim no też kontuzje troszeczkę nas w międzyczasie spotkały, więc mieliśmy ograniczoną możliwość osób, ale udało się, dotarliśmy do końca z rezultatem taki, jaki jest. Dla jednych mogą powiedzieć, że za mało. Uważamy, że jak na pierwszy rok to zasłużenie mamy to miejsce, jeszcze musimy poczekać dokładnie na którym miejscu skończymy, bo jeszcze prawda inni będą dużo jeszcze meczy grali. No, pokazaliśmy, że możemy z każdym wygrać i możemy z liderem wygrać i możemy również przegrać z zespołami, które są niżej od nas w tabeli, ale mam nadzieję, że przyszły rok zdrowie dopisze i spotkamy się w tym samym składzie i miejmy nadzieję, że w następnym roku będzie lepsze miejsce na koniec.